82. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie wraz z miejscowymi Polakami oddali hołd polskim żołnierzom poległym w wojnie obronnej 1939 roku na ziemi lwowskiej, którzy spoczęli na cmentarzach w obwodzie lwowskim. 1 września 1939 roku Muściska zostali zbombardowani bez awiacji niemiecką. Wtedy bomba upadła na synagogę i zginęły wtedy trzy osoby od tego bombardowania. I od tego czasu zaczęła się wojna. Hołd bohaterom września 1939 roku oddali m.in. przedstawiciele Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Jesteśmy na cmentarzu parafialnym, dawnym cmentarzu rzymskokatolickim w Mościskach, na którym spoczywają żołnierze września 1939 roku, którzy polegli w walkach z Niemcami tutaj w okolicach Lwowa i z różnych miejsc zostali ekshumowani na ten cmentarz w ciągu ostatnich lat. Cmentarz w Mościskach ma być w przyszłości największą kwaterą wojenną poza granicami obecnej Polski, ale w granicach dawnej Rzeczypospolitej, w której spoczywają żołnierze Wojska Polskiego polegli we wrześniu 1939 roku.